teraz przechodzimy do słoni. I przygotowałam dla Was w tym odcinku dodatkową recenzję, czyli figurka, która nie pochodzi z tej paczki. Jest to słoń, którego mam już od bardzo dawna, od czasów mojego dzieciństwa. Nie jest to żadna firmowa figurka, ponieważ ma na sobie tylko napis Made in China, więc jest to w zasadzie figurka nie wiadomo skąd, ale no i tak ją mam, bo właśnie pochodzi z czasów mojego dzieciństwa i kiedyś właśnie nią się bawiłam. Ten słoń nazywa się Tamto, czyli jest to imię z animacji Disneya Tarzan, gdyby ktoś nie wiedział. I ten słoń w zasadzie jest w całości pomalowany na kolor szary, oczywiście. Paznokcie ma pomalowane na kolor czarny. Jego ciosy powinny być białe, ale bardzo mocno już mają zdartą farbę. I oczywiście zdarła się ona podczas zabawy mojej na pewno, bo kiedyś na pewno w całości były białe. Ale no cóż, ze starości po prostu się już zdarły. Ten słoń nie ma zbyt dużo szczegółów, jeśli chodzi o malowanie, ale rzeźba jest całkiem szczegółowa. Ten słoń ma dokładnie zaznaczone na całym ciele wszystkie zmarszczki, wypustki, no po prostu fakturę skóry ma zaznaczoną na całym ciele, co bardzo doceniam, bo jednak słonia w rzeczywistości też tak wyglądają. Cała głowa jest w takie paseczki, tak samo uszy mają takie paseczki. Trąba jest wyciągnięta, jakby właśnie w tym momencie ten słoń trąbił i też ma otwarty pysk. Pod pyskiem mamy taką dziwną dziurkę, nie wiem po co, ale prawdopodobnie, żeby ta figurka oddychała czy coś, nie wiem. Ale właśnie mamy taką dosyć mocno widoczną dziurkę. Jeśli chodzi o tworzywo, to jest to taki gruby plastik, tak bym to nazwała, ale jest też ta figurka gumowa, bo mogę ją bardzo łatwo zgnieść, na przykład na brzuchu, jest bardzo miękka i teraz jak dotykam, no to można właśnie tak ją zgnieść na brzuchu. Trochę niepokojące podczas zabawy to może być. Ale jeśli chodzi o tą figurkę, no to nawet jeśli pochodzi z Chińczyka czy z jakiegoś innego sklepu, no to jak najbardziej bardzo fajna figurka i nawet całkiem realistyczna. Nawet jak na niefirmową figurkę. Bardzo lubię tą figurkę, mimo że teraz raczej zbieram takie firmowe, no to mam do niej wielki sentyment właśnie dlatego, że kiedyś na pewno bardzo dobrze się nią bawiłam. Teraz pora na słonie z tej paczki i zaczniemy sobie od samca słonia. Nazywa się on Aleksander i ta figurka pochodzi z firmy Schleich 2016, czyli trochę lat jednak już ma. Ten słoń w całości oczywiście jest pomalowany na kolor szary i na całym ciele możemy zobaczyć cieniowanie w kolorze czarnym i są też jaśniejsze miejsca w jaśniejszych odcieniach szarości. Tutaj pazury są koloru białego i też są troszeczkę pocieniowane na kolor szary. Ciosy są właściwie białe, ale są pocieniowane na kolor szary. Możemy zobaczyć, że wnętrze pyska tego słonia jest pomalowane na kolor różowy. Bardzo mi się podoba to cieniowanie. Jest bardzo proste, ale jednak efektowne, jeśli chodzi o jego rzeźbę. No i teraz właśnie rzeźba. Powiem Wam, że jak trzyma się tego słonia, to jest on ciężki. Widać, że to tworzywo jest bardzo mocne, twarde i ciężkie. Ten słoń ma otwarty pysk i wysoką uniesioną do góry trąbę, więc widać, że teraz jest zadowolony i oznajmia to trąbiąc. Uszy są bardzo duże oczywiście, bo jest to słoń afrykański. Na całym ciele ten słoń ma wyrzeźbioną fakturę skóry. Wszystkie zmarszczki, fałdy są bardzo dokładnie zaznaczone. Na uszach też mamy bardzo dużą ilość detali, takie pomarszczenia z tyłu czy z przodu. Cały pysk też jest bardzo dokładnie wyrzeźbiony, tak samo trąba czy ciosy.
Mamy dokładnie zaznaczone paznokcie, spody, mamy zaznaczone detale właśnie na spodach. Mamy bardzo krótki ogonek z pędzelkiem oczywiście. I też na brzuchu mamy dokładnie zaznaczone wszystkie detale, nawet narządy płciowe. Więc ta figurka jest moim zdaniem bardzo realistyczna i przepięknie wykonana, po prostu cudo. I naprawdę czuć, że jest to słoń, bo naprawdę jest ciężki. Jedna z cięższych figurek, które trzymam w rękach. Teraz słonica z firmy Schleich 2016, nazywa się ona Ella i jest to imię, nie wiem czy wiecie, ale z epoki lodowcowej. Ta słonica jest w całości pomalowana na kolor szary i ma właściwie te same cienie co słoń, czyli jest pocieniowana na jasny szary oraz na kolor czarny. I tego czarnego mamy całkiem sporo też na pysku, na głowie oraz na grzbiecie. Paznokcie tutaj są pomalowane na kolor biały i są troszeczkę pocieniowane na kolor szary. Ciosy też są białe i pocieniowane na kolor szary. Jeśli chodzi o rzeźbę, to jest ona dosyć prosta. Słonica ma bardzo długą trąbę i oczywiście ciosy, duże uszy. Na całym ciele ma zaznaczoną fakturę skóry, wszystkie zmarszczki, fałdy. Na uszach mamy zaznaczone pomarszczenia. Spody też są tutaj bardzo ładnie zaznaczone, jeśli chodzi o nogi. I tak samo na brzuchu mamy tutaj zaznaczone nawet narządy płciowe. Ogonek jest krótki, oczywiście zakończony pędzelkiem. I ta słonica jest w raczej takiej prostej pozycji, właśnie stojącej. I tak samo jak słoń, ta słonica jest dosyć ciężka i widać, że zrobiona z bardzo twardego tworzywa. I bardzo mi się ona podoba, jest prześliczna, bardzo dokładnie wykonana i bardzo realistyczna. I teraz oczywiście mały słonik, który nazywa się Dumbo. Pewnie wiecie, z jakiej to bajki. Ten słonik oczywiście w całości jest pomalowany na kolor szary i też ma ciemniejsze cieniowanie, w ciemniejszym szarym. Jednak jest to bardziej zauważalne na jego nogach czy w głębieniach, w skórze, na końcu ogona oraz trochę na uszach.
na całym ciele. Ten słonik ma wyżywioną fakturę skóry, wszystkie fałdy, zmarszczki, też pomarszczenia na uszach. No i spody stóp też są wyżywione. Paznokcie są białe i dokładnie tutaj też zaznaczone. Ogonek jest taki fajny, zakręcony i właściwie połączony z ciałem. Ten słonik jest w takiej prostej pozycji stojącej, tak samo trąba. No i oczywiście ma długie, wielkie uszy, taką zwykłą, ale dosyć sporą trąbę. I nie jest to figurka ciężka, taka powiedziałabym raczej normalna, tak jak inne figurki sztajś. Jeśli chodzi o całą tą rodzinkę, to bardzo mi się ona podoba. Bardzo realistyczne figurki, pełne detali, po prostu cudo. Jestem nimi zachwycona i nie spodziewałam się, że tak bardzo mi się spodobają. Chciałam mieć jakieś słonie w kolekcji i akurat padło na te z firmy Szejś i nie zawiodłam się, bo są naprawdę świetne. Jeśli szukacie figurek słoni, no to tą rodzinkę bardzo polecam, bo są po prostu genialne. Teraz pora na ptaki i pierwszy z nich to taki bardziej tropikalny ptak, czyli arachiacyntowa, która nazywa się Blue. I nie wiem czy wiecie, ale jest to imię z animacji Rio, którą bardzo lubię. Ta figurka jest z firmy Safari Ltd. i pochodzi z 2006 roku, więc dosyć stara figurka. W całości ta papuga jest oczywiście niebieska i ma na sobie różne odcienie koloru niebieskiego, takie ciemniejsze i jaśniejsze odcienie. Troszeczkę na piórkach jest właśnie taka ciemniejsza. Oczy ma czarne i wokół oczu mamy żółte obwódki. I pod dziobem też mamy taki żółty pasek. Cały dziób jest czarny, natomiast łapki są szare, a pazury są czarne. Malowanie jest raczej proste, ale jak najbardziej poprawne i bardzo realistyczne. Ta papuga ma bardzo dokładnie zaznaczone wszystkie piórka, ma ostro zakończony dziób, dokładnie wyrzeźbione łapki. Bardzo mi się podoba ta papuga, już od dawna chciałam mieć właśnie w kolekcji tą papugę, bo arachiacyntowe to są moje najbardziej ulubione papugi. I ta jest bardzo realistyczna i bardzo dokładnie wykonana, więc jestem bardzo zadowolona, że mam ją w swojej kolekcji, bo jest naprawdę świetna. I mam nadzieję, że w przyszłości będę miała też inne papugi, a w szczególności ary.
teraz kura czerwona z firmy Papo 2013. I tą kurę postanowiłam nazwać Grażyna. Tak, wiem, genialne imię po prostu. Jeśli chodzi o tą kurę, no to kupiłam ją, ponieważ mam już w swojej kolekcji małe kurczaki i koguta i właśnie przydałaby się jakaś kura, więc padło akurat na tą. Jest ona w kolorze białym, a cały ogon i też na grzbiecie ma w kolorze brązowym. Ogon ma też cieniowanie w kolorze takim ciemniejszym brązowym. Na szyi mamy pocinowane piórka na kolor ciemnobrązowy. Na nogach mamy też takie cienie w kolorze ciemniejszym, takim jaśniejszym brązowym. Na jej głowie mamy czerwone elementy, czerwony grzebień oraz pod dziobem mamy czerwone elementy, nie wiem jak się one nazywają. Wokół oczy ma też kura czerwone obwódki, a oko jest po prostu czarne, tak samo drugie. Dziób jest taki szary, tak samo nóżki są szare. Jeśli chodzi o malowanie, to moim zdaniem nie jest ona jakoś super zrobiona. Mogłoby być jednak bardziej dopracowana moim zdaniem, bo jest takie, powiedziałabym, średnie. Ta kura ma zaznaczone piórka praktycznie na całym ciele, co akurat jest dużym plusem. Ma oczywiście charakterystyczne cechy na głowie, które nie wiem do końca jak się nazywają. Na głowie na pewno ma grzebień, a pod dziobem, no niestety nie wiem jak się to nazywa. Ma dokładnie zaznaczone stopy i pazury. Ta kura stoi na takiej zielonej podstawce. Wygląda po prostu jakby stała na trawie. Myślę, że ta kura jest bardzo fajną figurką, bardzo mi się ona podoba. Jedynie mogłaby być bardziej realistycznie pomalowana, bardziej dokładnie, bo to malowanie jakoś mnie nie zachwyca, ale sama figurka jest jak najbardziej sympatyczna. Dodatkowo w tym odcinku postanowiłam zrobić recenzję koguta oraz kurczaków i przechodzimy właśnie teraz do koguta. Jest on z firmy Collecta z 2006 roku, czyli bardzo stara figurka, właściwie z początków istnienia firmy Collecta. I ten kogut nazywa się Ignacy. Ten kogut jest w takim pięknym, złoto-żółtym kolorze, praktycznie na całym ciele. Ogon jest ciemnozielony i też mamy tutaj na piórkach takie małe fragmenty właśnie w tym ciemnozielonym kolorze. Na skrzydle mamy takie miejsca w kolorze takim, powiedziałabym, jasno-różowym. Jego grzebień jest oczywiście czerwony. Tak samo wokół oczy mamy czerwoną obwódkę, tak samo tak na brodzie. Mamy czarny dziobek, bardzo malutki, małe czarne oczy. Jego nogi są tego samego koloru co ciało. I ten kogut ma na szyi takie białe piórka namalowane. I na klatce piersiowej mamy takie ciemnobrązowe piórka. Jeśli chodzi o malowanie, to bardzo mi się ono podoba, jeśli chodzi o kolorystykę. I myślę, że pasuje do kury. Jeśli chodzi o rzeźbę, no to jest ona bardzo szczegółowa. Ten kogut ma na całym ciele dokładnie wyrzeźbione piórka oraz zaznaczone miejsca, gdzie ma skrzydła. Bardzo fajnie, że ma zaznaczone właśnie tak skrzydła. Ma na nogach dokładnie zaznaczone wszystkie szczegóły, między innymi pazury. Oczywiście ma grzebień na głowie oraz inne elementy charakterystyczne dla kogutów. Ma dokładnie zaznaczony też ogon, wszystkie ładne piórka. Ten kogut jest na podstawce, która przypomina kamień i jest ta podstawka w kolorze szarym. Moim zdaniem ta figurka jest bardzo ładna i bardzo dokładnie wykonana i też realistyczna przy okazji. I myślę, że ta kura i ten kogut bardzo ładnie razem wyglądają jako para.
ostatnie figurki, które zrecenzuję, czyli dwa kurczaki, które były dołączone do kalendarza adwentowego Schleich 2022. Możecie zobaczyć na kanale całą serię z otwierania właśnie tego kalendarza. Oczywiście było to podczas świąt. I tam właśnie trafiły się dwa małe kurczaki. One są właściwie identyczne, są to te same figurki. Jeden nazywa się Franek, a drugi Kajtek. Oba kurczaki są oczywiście w kolorze żółtym, mają pomarańczowe dzióbki i nóżki, mają czarne oczy i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o malowanie, nie mają żadnego cieniowania. Mają bardzo ładnie zaznaczone skrzydełka oraz piórka na całym ciele. Ich dzioby oraz nóżki są bardzo małe i całe te kurczaki są takie okrąglutkie, malutkie, no po prostu przeurocze. I świetnie pasują oczywiście do kury i do koguta. I cała ta rodzinka naprawdę super razem wygląda. Możecie to zobaczyć na zdjęciach, że teraz właśnie mam całą rodzinkę kur i wygląda to bardzo uroczo. I bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam w kalendarzu właśnie te kurczaki. Możecie zobaczyć moją reakcję oczywiście na tamtych filmach, bo te kurczaczki są naprawdę urocze. I bardzo się wtedy ucieszyłam, jak otwierałam właśnie tamte okienka. Także jeśli szukacie fajnych figurek kur, na przykład do swojej stajni czy stodoły, zależy co tam macie w kolekcji, ale jeśli też zbieracie zwierzęta bardziej gospodarskie, no to bardzo Wam polecam właśnie te kury, bo są naprawdę super i wyglądają bardzo realistycznie. To będzie wszystko w drugiej części recenzji figurek z paczki z figurkiświata.pl, którą mogliście zobaczyć w pierwszej części. Link oczywiście danej znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, która z tych figurek podobała Wam się najbardziej i którą może chcielibyście mieć w swojej kolekcji. I zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych filmów na moim kanale, nie tylko z recenzji, ale też oczywiście innych filmów, które dla Was szykuję. Pamiętajcie, że zbliżamy się wielkimi krokami do 42 tysięcy subskrypcji i z tej okazji szykuję dla Was bardzo fajne, specjalne filmy. Możecie zajawki z zakulisy zobaczyć m.in. na moim Instagramie, czy na relacjach na YouTubie, czy na Facebooku. Linki do moich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie i tam możecie właśnie śledzić takie zajawki zza kulis, czyli co na przykład szykuję z okazji właśnie 42 tysięcy subskrypcji. I jeśli chcecie, żeby te specjalne filmy były szybciej, no to wiecie co robić. Klikajcie w ten czerwony przycisk tam na dole. I to będzie wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych filmach.